Witam, witam. 3 dni temu w Krakowie na cmentarzu Rakowickim w grobowcu rodzinnym rodziny Michelów z Nowej Huty złożono prochy Marka, Marek Michel. To jest postać bardzo silnie związana z polskim motocyklem, z polską WS-ką. Człowiek, jedyny chyba Polak, który objechał dookoła świat na polskim motorze, na takim właśnie bardzo prostym, seryjnym motorku o niewielkiej mocy. Marek Michel. A zmarł niedawno, w początkach lipca, tam gdzie mieszkał w USA, tam zmarł. Marek w 1973 roku, jako student weterynarii, wybrał się do WSK Świdnik na rozmowy z dyrekcją fabryki. Chodziło o to, żeby fabryka dała Markowi motocykl, ale taki seryjny, no nie wiem czy seryjny, motocykl właśnie na wielką wyprawę, wyprawę życia. Jednocześnie byłby to test tego motocykla. Długo przekonywał, ale miał dar przekonywania, bo fabryka dała mu ten motocykl, wyposażyła i Marek pojechał. Z tym, że nie dojechał do Singapuru, bo w Indiach trafił na wielką powódź. Powódź zmusiła go do powrotu. Ale rok później, w 1974 roku, Marek powtórzył wyjazd do Świdnika z tym samym celem, z danym zadaniem i tym razem, no tu już mu było łatwiej, dostał motocykl wyposażony, dosprzętowiony. Ten motocykl miał tam osłonę i lampę, 2 kuferki takie metalowe, boczne z tyłu, pełne klagów do WS-ki, kluczy i coś tam jeszcze. Fabryka dała mu, też nie pamiętam ile na drogę, 100 chyba 10 dolarów żywej gotówki, bo był to czas, kiedy dolary były porcjowane, limitowane i na wyjazd za granicę można było wziąć tylko właśnie tyle wywieźć z kraju dolarów. Nie wolno było więcej, ani swoich, ani z tak zwanych voucherów chyba, z przydziału dolarów. 105 dolarów dostał i pojechał. Tym razem dookoła świata. Wrócił do kraju po 40 tysiącach kilometrów na tej WS-ce. Ciekawostka. Miał tyle szczęścia, że ani raz nie zmieniał dętki motocyklu. Jak na nowochódzkim powietrzu wyjechał w drogę, tak do końca podróży, do powrotu, do Krakowa, do Nowej Huty, to nowochódzkie powietrze w tych dętkach dowiózł. A w 80, nie pamiętam już w którymś roku, szóstym chyba, czy trzecim, nie pamiętam w którym roku, pojechał z całą rodziną, już po studiach, z żoną i z córeczką, pojechał na pielgrzymkę do Rzymu i z pielgrzymki do kraju nie wrócił po prostu. Nie wrócił. Potem z całą rodziną dotarł do USA, tam się osiedlił, tam pracował, tam żył. No i tam zmarł w lipcu tego roku, 40 lat po tej swojej wyprawie życia dookoła świata. Bo to właśnie też akurat w lipcu, w sierpniu, w 1974 roku była ta wyprawa, a w lipcu tego roku, 40 lat później, Marek niestety już nie pojechał w swoją wielką, ostatnią wielką podróż. Tak. Ja o Marku jeszcze zrobię dnie dzisiaj, muszę się przygotować. Oddzielny vlog o jego historii, o tej podróży dookoła świata i o tej pierwszej podróży niedokończonej do Singapuru. A dziś pokażę tylko kilka zdjęć z tych dwóch podróży. No zobacz te zdjęcia. Motocykl Marka z drugiej wyprawy, tym razem dookoła świata, 1974 rok. Obecnie ten motocykl stoi jako eksponat w Muzeum WS-ki w Świdniku. A tu Marek na tle bardzo słynnego budynku opery w Melbourne w Australii. Ten napis w lewym górnym rogu zdjęcia to jeszcze z czasów, kiedy to zdjęcie było w moim WS-kowym serwisie. Prowadziłem kiedyś taki serwis WS-kowy, wskafenix.republika.pl.
Tu na tym zdjęciu jest to zdjęcie pokazujące wcześniejszą wyprawę, tą pierwszą Marka do Singapuru, niedokończoną. A na zdjęciu robotnicy przenoszą motocykl Marka przez wielkie rumowisko skalne, które runęło na drogę na długim odcinku. Droga była po prostu nieprzejezdna. Dobrze, że Marek trafił na grupę robotników, którzy pomogli mu to przenieść. Na tym zdjęciu właściwie nie muszę tłumaczyć, że Marek i jego motocykl, jego WSK jest w Paryżu pod wieżą Eiffla. Teraz jeszcze pokażę Wam króciusieńkie parę słów Marka do kamery. Mini fragmenty filmików, które sam nagrywał w podróży. Najpierw filmik, niech spojrzę w ściągawkę, w Houston, na bazie, w której pracował przy jego traku. A potem 2-3 zdania z Krakowa, już z Krakowa i z rynku krakowskiego. Jesteśmy na bazie w Houston i proszę was, właśnie wyjeżdżamy w podróż do Polski czy dookoła świata, diabli wiedzą gdzie. Nie wiem, czy dobrze mnie widać w tej kamerze, wkręcę z ręki. I proszę was, wypakowałem się z traka. Tutaj za mną ten trak stoi. Wrzuciłem wszystko do mojego małego pick-upa. Biorę teraz trailer, podpinam się do trailera i jadę do Dallas. No i tam będę 2 dni. 13 maja wylatuję do Polski, a z Polski w podróż w nieznane. Takie są zamiary, takie są plany, a co będzie, to się okaże. No to z pozdrowieniem, cholernie gorąco jest, 88 stopni. 8 maja, piątek, godzina 19. Na razie kat. Wylądowałem w Krakowie, jest koło południa, 14 maja. Wyobraźcie sobie, że bagaż mi zginął. Ja miałem kask, kurtkę motocyklową, wszystkie dokumenty od motocykla. Także jest nieciekawie, ale za 12.30, za 2,5 godziny ma innym samolotem przylecieć ten bagaż. Myślę, że wszystko będzie w porządku. To na razie, kat. Dziękuję. Tak. Marek Michel, bez wątpienia największa legenda polskiego motocyklizmu, nie żyje. Zmarł akurat 40 lat, równo 40 lat po swojej największej podróży, wyprawie życiowej na polskim motorku, jako polski, pierwszy polski biker, który na polskim motocyklu okrążył ziemię. W 1974 roku w lipcu wyruszył na tą podróż, w sierpniu wrócił, a 2014 roku również w lipcu udał się w swoją najdłuższą wyprawę w życiu. Wyprawę, z której się już nie wraca. Kiepski jestem w takich mowach pożegnalnych. Nie wiem, co mam powiedzieć. Powiem więc tylko te słowa, którymi zawsze kończę swoje vlogi. Tym razem w smutnym nastroju. Do zobaczyska, Marku. Do zobaczyska.